Może tak się zdarzyć, że człowiek ci najbliższy, człowiek, który cię kocha, człowiek, który jest tobą zafascynowany, który jest z tobą w głębokiej przyjaźni, powie coś absolutnie niedorzecznego, powie coś bardzo głupiego, powie coś, co gdybyś za tym poszedł, poszła, doprowadziłoby cię do katastrofy życiowej. Tak, to jest możliwe. Dziś widzimy, gdy Piotr zwraca się do Jezusa z takim komunikatem, który absolutnie mija się z tym, kim jest Jezus. Piotr nic nie rozumie i mówi rzecz koszmarnie głupią. I mówi to nie tak sobie po prostu mimochodem, tylko on próbuje pokierować Jezusem. Biada, gdyby go posłuchał. Więc uważaj, bo nawet kogoś bardzo kochając, możesz doradzić mu strasznie źle. Uważaj, bo nawet jeśli ktoś cię bardzo kocha, może powiedzieć ci słowa, które są niebezpieczne i doprowadzą cię do katastrofy.